Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3 na PC-cie. Tak jest, w 60 FPS-ach. Ale słuchajcie, jest tyle problemów z tą grą, że nie wiem, czy jest jakikolwiek gracz, który kupił za równowartość 359 zł najnowszą Forzę na PC i na konsolę, który byłby zadowolony z jej uruchomienia teraz. Po pierwsze, jeśli uruchamia się ją na PC-cie, tak jak ja próbowałem, jest godzina druga w nocy, a bawiłem się z uruchomieniem jej od północy, dosłownie, dwie godziny, ponad dwie godziny, jest 13 po drugiej. I samo uruchomienie gry to pikuś, bo wystarczy zablokować jej dostęp do mikrofonu. Jeśli ma się podłączony i włączony mikrofon w Windowsie, gra automatycznie się crashuje przy starcie, a nawet jeśli wyłączymy mikrofon podczas startu i włączymy go już w trakcie gry, to gra automatycznie również się wyłącza, tak jakbyśmy mieli zablokowaną możliwość komentowania jej. To jest chyba taki jakiś chwyt na youtuberów, żeby nie można było powiedzieć złej rzeczy o Fordzie w dniu premiery. O nie, nie, nie. Lucek znalazł obejście. Tak, można ogólnie wyłączyć dostęp gry do mikrofonu i to załatwia sprawę. Można grać w Fordze bez żadnych problemów. Problem pojawia się natomiast później z nagrywaniem, bo ta gra, nawet jeśli jest w trybie pełnoekranowym, tak jak teraz, pokażę wam w ogóle ustawienia graficzne. Wchodzimy w obraz i tutaj ja wziąłem sobie dynamiczną jakość wyświetlania, to znaczy jeśli mam to włączone, to grafika mi się cały czas dobiera do otoczenia. Jeśli tam się coś dzieje hardkorowego, to się na przykład zmniejsza, tak? Tak wyglądają moje ustawienia graficzne obecnie. Tak, ja sobie włączyłem tą dynamiczną optymalizację, bo tak chcę. Cyk. No ale patrzcie, gra jest na pełnym ekranie, tak? Specjalnie też włączyłem FPS, żebyście widzieli, że spadają, bo spadają, ale o tym jeszcze zaraz powiem. Gra jest na pełnym ekranie, ale mamy myszkę i gdy myszką zjedziemy na dół, to pojawia nam się pasek menu start, dlatego że ta gra jest po prostu taką aplikacją sklepu Windows i nie wszystkie, właściwie żaden program oprócz Windows Experience nie radzi sobie z nagrywaniem jej. Windows Experience też musi przechwytywać cały ekran, nie? Więc ja po prostu dzisiaj zacząłem żałować, że nie pobrałem tej gry najpierw na konsolę. Jeśli miałbym nagrywać ją z konsoli, to nie miałbym żadnych problemów. Widzicie, że teraz są spadki FPS-ów, spadły mi do 44 nawet, 48, 50. Tak, pewnie gdzieś te ustawienia się tam dostosowują, no ale mimo wszystko jest nie najlepiej z płynnością gry na moim PC-cie. Próbowałem również zmienić ustawienia na średnie. Jeśli chcecie się dowiedzieć odnośnie tego, jaki mam sprzęt, możecie wejść na mój kanał, w dziale informacje macie to chyba napisane, a jak nie, to podlinkuję wam jeszcze, znaczy dam w opisie filmu odnośnie tego, jaki mam sprzęt. Czytałem opinie już graczy, którzy grali, bo już na forum są kłótnie odnośnie tego, że Forza jest dobra, że to my mamy złe komputery. Tak, ktoś napisał, że ma bardzo dobry procesor, dwie karty graficzne, 1080 GTX, tak, spięte w SLI. I podczas doczytywania terenu są spadki FPS-ów. Możecie zobaczyć, jak ja sobie tutaj jeżdżę po świecie, że te FPS-y co, nie wiem, 10 sekund, zależy jak szybko ja jeżdżę, tak? Co jakiś tam czas, jak się ten teren doczytuje, po prostu spadają. Ja nie mogę się przyzwyczaić do tego ruchu lewostronnego, naprawdę. Możecie to chyba zauważyć. Tak więc są spore ogólnie problemy z działaniem gry, no i staram się jakoś to ogarnąć. No, nagrywam, staram się wam coś pokazać naprawdę z Forzy już pełnej wersji, którą mam we wczesnym dostępie, ale żałuję, że wydałem trochę więcej tej kasy na nią po to, żeby wcześniej pograć, bo troszeczkę się nadenerwowałem, wiecie, nerwów straciłem, bo no chcę uruchomić już produkt, na który wydałem sporo kasy, nie? I się nie da. I naprawdę się nie dało. Trzeba było kombinować, jak to pecetowcy muszą kombinować, żeby uruchomić jakąkolwiek grę. Niestety problemu z Forzą
no, problemy z Fordą są też, niestety. Także jeśli zamierzacie pobrać tę grę na pierwszą platformę, na jakiej chcecie po prostu sobie spokojnie grać, pobierzcie ją na konsolę Xbox One, jeśli macie. Na pecety poczekajcie, naprawdę, naprawdę. Chyba że chcecie się męczyć, tak jak ja, z problemami, ale za wszelką cenę odpalić się grę w 60 FPS-ach, tak jak ja teraz gram. Zobaczcie, jak, tak jak sobie jeżdżę, jak już się teren doczyta, to ta gra naprawdę chodzi bardzo, bardzo płynnie, w 60 FPS-ach, tak? Są tam delikatne cięcia i jak wjeżdżam sobie do jakiegoś miasteczka, to też się robi nieprzyjemnie. Tak więc, no tak to wygląda, Forza nie najlepszy start moim zdaniem, ale zobaczymy, co będzie dalej, może jakoś to wszystko naprawią. Ja wziąłem sobie teraz... Początek był ogólnie taki sam jak w demku, mogliście oglądać na moim kanale. Natomiast teraz zamiast Sylvii wybrałem sobie Mustanga GT350, który ma wielki silnik i głośnik basowy zamiast wydechu. Tak, ma trochę więcej mocy, może driftować. Teraz tak, chodźmy na mapkę, ja tu mam parę rzeczy do zrobienia. W sumie, może chodźmy pozwiedzajmy troszeczkę, co? Pojedźmy tu na lotnisko, da się? Da się. W końcu mamy ten świat cały dostępny, zobaczymy co jest gdzieś indziej. Od razu dostęp do takiej hardkorowej fury jak Mustang mamy. Damn. Dzisiaj ogólnie sklejałem sobie modele samochodów dla was. Ale o tym jeszcze tam powiem wam później, tylko nawdychałem się tego kleju i głowa mnie boli. Także, no jeszcze to, problemy z Forzą, ale w końcu wygląda na to, że już w końcu mogę sobie normalnie grać i normalnie dla was nagrywać, z czego się bardzo cieszę. Jeszcze nawet nie wiem, o co tutaj za bardzo chodzi, mówię wam. Wszystko jest tu jeszcze dla mnie wielką zagadką, ale postaram się jak najwięcej materiału dla was teraz wrzucać z niej, żebyście mieli co oglądać i żebyście jak najwięcej wiedzieli o tej Fordzie, zanim ją kupicie. Myślę, że na początek warto poczekać i nie tracić nerwów na produkt, który no, działa teraz, tak? No ale jednak, oj... Jednak jakieś są tam niedociągnięcia, które bolą, niestety. Niestety taka jest prawda. Nie da się tego przeoczyć. Na razie sobie tak jeżdżę i patrzę, co tutaj mamy dostępne. Te tereny są zróżnicowane ponoć w tej części Forzy. Naprawdę, ten ruch lewostronny jest dziwny. Nie mogę się do tego przyzwyczaić. Okej. Okay. Wjeżdżamy na jakieś tereny pustynne chyba. Jedziemy w stronę lotniska. Zastanawiam się, czy to będzie takie lotnisko szutrowe, czy takie lotnisko asfaltowane. Wow! Tu się chyba by przydał bardziej jakiś samochód offroadowy, co? Mustang tu chyba nie jest na odpowiednim miejscu. Okej. Tak, myślę, że pozwiedzam sobie troszeczkę w tym odcinku. Jak chcecie zobaczyć już jakieś konkretne misje albo coś, jakieś wyścigi, to zajrzyjcie koniecznie na następny odcinek, bo w następnym odcinku właśnie to będę robił. Ale teraz chcę sobie pośmigać i popatrzeć, co my tutaj mamy. Wheelspin! Zobaczymy co... O, nagrody w tym losowaniu. Patrzcie, Corvette ZR1 była z 95 roku. Ach, mało brakowało. No to fajnie, mamy wheelspiny, coś fajnego powraca do nas. Odkryłem trochę drogi. No na lotnisku, jak to na lotnisku w każdej grze, GTA czy nie GTA, Forza również chodzi perfekcyjnie. Tutaj nie ma mowy o żadnym zacięciu. No dobra, teraz się trochę teren wczytywał, to było zacięcie. Arabskie drifty nadchodzą! Ja no muszę wam przyznać, że driftuje się fajnie w tej Fordzie. Ten samochód nie jest w żaden sposób dostosowany. Ja chyba nie mam nawet możliwości dostosowania tu czegokolwiek. Mogę zrobić sobie zdjęcie. Musiałbym... A, właśnie tutaj jakoś się... Można trąbić! Patrzę, którym guzikiem się robi zdjęcie. Aha, kamery! Oczywiście mam kamerę z kokpitu. Na PC-cie wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Ale powiem wam, że takiej jakiejś specjalnej różnicy między konsolą a PC-tem nie dostrzegam. Na pewno będzie milion porównań na YouTubie, które będzie można sobie obejrzeć. Tak więc ja nie będę tego robił, nie będę porównywał w wersji konsolowej do PC-towej. To sobie zobaczycie gdzieś tam indziej. Ja będę wam mówił o moich takich subiektywnych wrażeniach z tej ścigałki.
Jednocześnie gram też teraz w Forza Horizon 1 i przychodzę ją dla was. Tak więc mam naprawdę bardzo, bardzo fajne rozeznanie w tej serii. Arabskie drifty! Tak jest! No na lotnisku można się naprawdę pobawić. Okej, okay, dobra, to mamy te tereny pustynne. Może, o, mamy taką, patrzcie, bardzo długą autostradę, a tu mamy jakieś miasteczko. Chodźmy tu. Przez autostradę. Tutaj, o, tutaj, co tu jest? Jakaś granica albo coś. Okej. Okay. Tak ogólnie wygląda mapka. Myślałem, że będzie większa, wiecie? Myślałem, że będzie można więcej tutaj podróżować, ale ten rozmiar mapy jest bardzo porównywalny do tego, co mieliśmy w poprzednich częściach. Także nie ma jakoś szału, nie? Ale wiecie co? Mi to nie przeszkadza, bo tak jak na przykład... nie wiem, jaki tu przykład podać. Ważne, aby w ścigałce fajnie się jeździło, no nie? Dobrze, jeśli znamy te trasy wszystkie i potrafimy zapamiętać każdy zakręt. To ma swoje plusy. Z drugiej strony, po jakimś czasie możemy czuć klaustrofobię. Kurczę, znowu mi ten ruch lewostronny. Zobaczymy, jak będzie. No ja dopiero zaczynam. Kurczę, tak samo pomalowany Mustang, muszę go koniecznie przemalować. Pojedziemy sobie teraz do miasta, zobaczyć co tam jest. Kurwetka, właśnie ją miałem wylosować. O, ktoś tutaj próbował. Co jest z tą szóstką w tym samochodzie? Już drugi raz ją wbiłem, myślałem, że skrzynia biegów mi się popsuła. A właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo wchodząc na przykład w ustawienia i poziom trudności, możemy sobie włączyć poziom uszkodzeń na symulację i wtedy nawet silnik może nam się zepsuć i jakoś zużyć opony. To jest ciekawe. Ja gram na razie bez żadnych uszkodzeń, później sobie najwyżej to zobaczę. Kontrola stabilności, trakcji, ABS mam wyłączone, sterowanie normalne, bo na symulacyjnym pamiętam, że w demku sobie nie radziłem. Na padzie jeździło mi się po prostu nieprzyjemnie, wiecie? Wolę sobie jeździć na tym trybie normalnym i już. Może kiedyś jak będę jakimś hardkorem, to sobie włączę symulację. Na razie pojeździmy tak. Ta szóstka jest naprawdę okropna. Wow! Co on tu robił? Ta szóstka jest okropna, bo samochód strasznie muli. 5500 obrotów, a mam wrażenie, jakbym jechał na 1000 w moim dieslu. Naprawdę, jest strasznie. Musiałbym tu chyba włączyć skrzynię manualną. A weźmy, spróbujmy właśnie sobie włączyć skrzynię manualną. Pek, ręczna. A co tam było jeszcze? Ręczna i jaka? A, ręczna pewnie ze sprzęgłem. Tak. Nie, my bierzemy samą ręczną. Teraz... okej. Okay. Próbujemy tą piątkę. No coś jest nie tak tu z biegami w tym samochodzie. Nie wiem, czy to jest bug, czy co? Tak, piątka się skończyła, ale tej szóstki ten samochód w ogóle nie ciągnie. Tak jakby ta szóstka to było za dużo trochę. No dobra, ej, słuchajcie, dojeżdżamy do jakiegoś naprawdę konkretnego miasta. Wielkie to jest. Cały czas widzicie, ile ja mam tu FPS-ów. Wow, nabijemy sobie trochę expa, co? Jeżdżąc między tymi samochodami. Wow. Okej. 40, 50 FPS-ów. Oj, słabo, słabo. Cadillac CTS. Wow, to jest fajna bryka. Dobra, biegli. Nie, nie da się, dobra. Weźmy sobie na tę normalną zmianę. A, normalną. Automata po prostu. Cyk. Będziemy jeździć takim Meleksem. Okej, okay. Jedziemy do miasta zobaczyć, jak tam FPS-y się mają. Ciekawe, czy można słupy zniszczyć te. Oh nice, można zniszczyć słupy. Widzieliście, jak zniknęły te linie? Patrzcie. O, oj, sorry, nie mogę tego zniszczyć. Te linie napięciowe. Pyk, tak znikają, nie? A, dobra, mi to nie przeszkadza. Jedziemy do miasta. Czy da się tym samochodem driftować? Wiecie co? Ciężko, on nie jest dostosowany w ogóle. Teraz nie mogę nic zrobić, bo muszę trochę przejść fabuły. To jest, nie wiem, czy jakiś pożyczony samochód, czy coś takiego. Ja sobie go tam wybrałem, bo to jest sam początek gry. Od tej pory mamy zapisaną już grę, wybraną postać i nazwaną. Moja postać to jest oczywiście Asuka, ale w grze nie ma nazwy Asuka, jest tylko Asia. Najbardziej zbliżona Asia, bo moja Asuka jest z Azji. Okej? Okay? I sobie siedzi tam w środku.
49 FPS-ów miałem. Takiego benchmarka robimy, film benchmark. Ale też zwiedzamy te tereny dookoła, całą tą mapkę. Zdobywamy expa za odkrywanie terenów. Driftujemy i podziwiamy Mustanga i jego brzmienie. To nie jest takie tylko jeżdżenie sobie i wiecie, to jest wszystko w jednym, testowanie gry. No na razie jest całkiem w porządku. Wiecie, są jakieś drobne zacięcia, myślę, że na konsoli też nie jest jakoś super zajebiście, no bez przesady. Chociaż jeśli chodzi o takie ustawienia graficzne, to pomiędzy PC-tem a konsolą nie widzę specjalnych różnic. Naprawdę, gra się praktycznie zupełnie tak samo. Jedyne co można by było zauważyć, to jakieś tam gorsze cienie. O, tutaj mamy tabliczkę jakąś. Punkty doświadczenia prawdopodobnie to są. Kurczę, wiecie co, jak ja długo będę grał w tą Forzę, a planuję grać dużo i długo, to boję się wjechać swoim samochodem z domu. Przecież ja będę jechał po lewym pasie, dammit. Mam nadzieję, że się opamiętam jakoś w trakcie. Najbardziej chyba lubię tę kamerę. No dobra, to co, gdzie jeszcze jedziemy? Tu jesteśmy sobie w mieście. Widzicie, że ta mapka naprawdę nie jest duża. Tu mamy jakieś punkty doświadczenia, tu mamy chyba jakieś górskie tereny. Ale tutaj w górach nie możemy sobie tak ojeździć. Tu już byliśmy, w demku sobie jeździliśmy w tych miejscach. No i właściwie tyle, całą mapkę zwiedziliśmy, wszystkie tereny. Serio, to tyle. To jest jakieś jeziorko ukryte. Możemy tam zajechać. Może ta mapa jakoś się później rozwinie w jakieś DLC albo coś takiego. Przecież wychodzą te DLC do Forzy. Ja mam niby tą przepustkę sezonową, bo mam najdroższą wersję Forzy. Ej, patrzcie, tu można w kanionach jeździć gdzieś. No tu się zawraca. Okej, okay. Czyli nie chciało im się tutaj trasy dokończyć jakieś. Spoko. Nie, no to wszystko na pewno będziemy sobie zwiedzać później. Teraz przejdźmy się może tym nabrzeżem. Zobaczymy, wow. Zobaczymy, co jest przy tym nabrzeżu. Nie, no na razie jest okej. Okay. Zobaczymy, co nam gra będzie oferować później. Może ten teren jakoś się rozwinie wraz z nowymi mistrzostwami czy coś tam. Mam nadzieję, że tak, bo czuję tak trochę klaustrofobię. Bardzo szybko przejeżdżam przez to miasto, ono już się tu powoli zaczyna chyba kończyć. Mam 41 FPS-ów w tym miejscu, to jest odczuwalne. Mógłbym... Nie, no ja mam chyba za słaby komputer. Ale serio, czytałem już parę opinii na forum, nawet ziomki, które miały dobry komputer, miały problemy z działaniem tej gry, wiecie? Także nie wiem. No nie mam zdania tutaj, bo no mówię, gram pierwszy raz i jestem jedną z pierwszych takich osób, które grają. Wiadomo, że nie jestem jedną z kilku pierwszych, tylko mam na myśli pierwszych, to nie wiem, spośród 200 tysięcy albo i więcej nawet. Dobra. Pyk. Demko mi chodziło na konsoli bardzo fajnie. Nie było przycięć, no ale musimy brać pod uwagę fakt, że tam grałem w 30 FPS-ach. Inna sprawa jest taka, że jak ja sobie tutaj grę też uruchomię w 30 FPS-ach, no to podczas doczytywania terenu też są lagi. Tutaj mam drive-atary, jednego drive-atara. To jest Ford Mustang, ale nie wiem jaki. Chodź. A, nie mogę go wyzwać. Muszę skończyć jakieś tam wyzwanie swoje. Fabułę jakoś do przodu popchnąć, żeby móc tutaj w pełni wykorzystać potencjał Forzy. No ale nie mogłem się powstrzymać przed tym, aby pojeździć tu, pozwiedzać trochę, zobaczyć. Co w tym świecie słychać? No trochę jestem taki, wiecie, zniesmaczony, mieszane uczucia mam co do tej gry. Bo świat jest troszeczkę moim zdaniem mały. A wy jakie macie zdanie? Piszcie oczywiście w komentarzach, co myślicie po tym filmie o tej grze. Ja myślę, że warto poczekać, jeśli nie macie jeszcze kasy, zbierajcie sobie, ale poczekajcie, aż gra będzie już w pełni załatana. Ja was oczywiście będę informował, bo planuję dużo grać w Forza Horizon 3 i dużo rzeczy fajnych tutaj robić, mam naprawdę fajnych kilka pomysłów. Oczywiście też bardziej chciałbym ją rozgryźć, no bo jest tu dużo elementów nowych w Forza Horizon ogólnie. Tak więc warto by było sobie je przyswoić troszeczkę.
żeby wam też później łatwo było rozpocząć tutaj karierę, prawda? Po obejrzeniu jakiejś tam serii z tej gry u mnie. Okej, dobra, to gdzie my jesteśmy teraz? Pojechaliśmy sobie, pojechaliśmy wzdłuż tego tutaj rozwidlenia rzeki. No i w zasadzie tyle, teraz wbijamy tutaj do Rainforest, czyli do deszczowego lasu i tyle. Tutaj mamy Festival Horizon, pierwszy jakiś, no a następne będą gdzieś tutaj. No i tyle, kurczę, moi drodzy, mapka zwiedzona z grubsza, te obszary takie zróżnicowane. Jeszcze raz mówię, piszcie co myślicie o tej grze, jestem ciekaw waszej opinii. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, będziemy już sobie robić jakieś wyścigi, wybierać samochód, coś tam tuningować. No a na ten czas bardzo dziękuję, trzymajcie się, na razie, pa pa.